słyszą, nie jest tutaj najprzyjemniej. Cały czas trwa ostrzał miasta. W tej chwili znajduję się w tym miejscu, w którym się znajduję z przyczyn, no powiedzmy, że wymuszonych. Mamy cały czas ostrzał, nie da się ukryć, że naprawdę nie jest łatwo tutaj. Cały czas miasto jest ostrzeliwane. No i niestety, ale część z niego wygląda tak, jak to, co Państwo widzą za mną. Tutaj po prostu to nie ma życia. Wszystko zostało wygnane ziemią uprawione. Tak wygląda krajobraz Bachmutu. Walki w mieście cały czas trwają, zresztą jak słychać, ale cały czas Rosjanie ostrzeliwują miasto i cały czas atakują. To zresztą słychać raz na jakiś czas, dalej lub bliżej. Mimo tego wszystkiego Ukraińcy bronią tej części miasta, którą dalej kontrolują. Od sierpnia ubiegłego roku 80-tysięczne miasteczko, miasteczko wielkości Piotrkowa Trybunalskiego broni się przed rosyjskimi ostrzałami i rosyjskimi atakami. Cały czas, mimo tego, że już jest zrównane z ziemią, mimo tego, że już niewiele tutaj zostało, to jednak cały czas Bachmut dalej walczy. Ми зараз знаходимося у прекрасних підвалах українського Бахмута. Напружена дуже сильна ситуація. Звичайно ж, противник атакує з всіх сторін, намагається, скажімо так, зажимати нас повністю. Але Збройні сили України і ті підрозділи, які присутні тут, тобто тут є підрозділи сил спеціальних операцій, тут є підрозділи територіальної оборони, головного управління розвитку України, Міністерства оборони. Тримають. Тримаємо позиції в тих силах, тих змозі, які можемо. Знайдемося в найбільш ексклюзивній півниці в Бахмуті. Є освітлення, є тепло, є пристронно. Jest to miejsce, które jest jadalnią, sypialnią, składem broni dla chłopaków, miejscem dowodzenia, obroną Bachmutu, a dla nas salą ambulatoryjną, miejscem, skąd albo wychodzimy po rannych, albo gdzie, jeżeli nam tu przynoszą rannych, to się nimi zajmujemy. Ja! Nas przywiezła 8. Я його легко знебуле. Срочно треба на срочно. Тримай хвості, якщо потрібна коробочка, щоб ми почали організовувати. А це тоді робимо? Я їсти на каві. Я знаю, бо він лежав тут. Ми їсти тут разом з хлопаками з групи в międzyczasie. Займаємося тут допомогою медичним хлопакам, які тут валчать. Przyjechaliśmy na początku kwietnia. No i to jest nasz czwarty pobyt tutaj w mieście. Z krótkimi przerwami na wyjazd, na prawe auta i szybki powrót. No także będzie ponad 2 tygodnie. Także można powiedzieć, że to miasto traktujemy już jak swoje. Do Bachmutu wjechaliśmy 3 raz. I jak oceniasz sytuację w tej chwili w Bachmucie? Nie powiem tu nic tajnego. Sytuacja jest dramatyczna, sytuacja jest bardzo ciężka. Miasto przestaje zapewnić jakąkolwiek ochronę obrońcom, bezrównane z ziemią. Rosjanie kontrolują artyleryjsko praktycznie całe miasto. Obrona opiera się o ruiny zgliszcza albo o takie piwnice. No nie oszukujmy się, to nie jest hotel. Poza takimi rzeczami jak to, że ci może urwać nogę, to zwyczajnie możesz wypluć płuca od wilgoci, pyłu i całego syfu, który tutaj w tych piwnicach gdzieś tam w powietrzu się gromadzi. Ja nie lubię chłodu, ja jednak jestem ciepłolubny, a tutaj w tych piwnicach bywały takie dni, że wiesz, spaliśmy na klepisku i chłód przedzierał się do kości. Wiesz, grzałem sobie butelkę z ciepłą wodą i wrzucałem w nogi, w śpiwór, żeby zapewnić sobie trochę komfortu termicznego, żeby przespać te parę godzin, żeby być po prostu następnego dnia na chodzie. Także ten wiesz, przenikliwy chłód będzie mi się na pewno kojarzył z Bachmutem. Świta.
jeszcze większość żołnierzy tutaj w tej piwnicy śpi. Oni tutaj regenerują siły, odpoczywają przed kolejnymi misjami, kiedy wychodzą na powierzchnię. Właściwie tu w Bachmucie mamy coś takiego jak takie miasto podziemne. Drugie miasto, w którym żołnierze ukraińscy się regenerują, śpią, odpoczywają. Oni to wszystko robią w piwnicach przygotowanych właśnie w taki sposób jak ta. Oni tak regenerują siły, żeby właśnie dziś wykonywać kolejne zadania na powierzchni. Tam na górze, gdzie już słychać rosyjską kanonadę. Widzi kogo? Widzi kogo? Прямо? Прямо, да. Wszystko, co jest powyżej powierzchni ziemi, jest orane ogniem artylerii. Oczywiście są takie piwnice, które nie wytrzymują i są takie piwnice, gdzie stropy są słabsze niż siła ognia artylerii rosyjskiej i zdarza się często, że chłopaki są po prostu w tych piwnicach zasypywani. Duże zagrożenie. Artyleria pracuje tutaj naprawdę intensywnie i stanowi zagrożenie. Często to jest takie bardzo chaotyczne i losowe działanie. Ono wciąż jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Brakuje artylerii, co by mogło tak naprawdę stanowić kontrapunkt do tego, co tutaj Rusy przedstawiają. Historie, które się słyszy, kiedy chłopcy stawiają czoła dużo większej liczbie agresorów. Dodatkowo te ich pozycje są zmiękczane ogniem artylerii, to naprawdę takim intensywnym. Відчувається, скажімо, такий голод для нашої артилерії. Тобто міни якісь є, артилерія наша працює, але хотілося б більше. Треба б сильнішу контрбатарейну роботу, якої дуже слабо видно на цьому фронті. Про всі, скажімо так, інформаційні баталії, про те, що там ПВК «Вагнер» чи там Міністерство оборони Росії не дає їм снаряди. Артилерія ворога працює влучно, артилерія ворога працює щоденно, щохвилинно. Вони розбирають, знищують повністю всі позиції оборони України, вони знищують багатоповерхівки, вони знищують будинки. І реально, ну чому ми, наприклад, там відходимо на більш там інші рубежі, чи укріпляємося там другою лінією, і приходиться відходити хлопцям тільки через те, що артилерія ворога працює просто дуже сильно. Broń. Bez broni, konkretnej broni, ciężkiej broni, Ukraina nie wygra. Przekazanie broni to nie wszystko, bo jeszcze jest potrzebna amunicja do tej broni. My tutaj w Bachmucie praktycznie w ogóle nie doświadczamy odpowiedzi ukraińskiej artylerii. To znaczy, ja wiem, że ona jest, ale ona nie jest na tyle wystarczająca, by przedusić artylerię rosyjską, która kontroluje miasto w tym momencie całkowicie. Gdyby Ukraina była wystarczająco mocno nasycona, chociażby tymi środkami bojowymi, pociskami dla artylerii, to nam na głowę ze strony rosyjskiej nie spadałoby tak często. Byliśmy w budynku, który ostrzeliwali i cały dom stał w płomieniach, a my byliśmy w piwnicy, to też było takie nowe, tak. Inne doświadczenie, więc każda sytuacja miała się różni i w tej, w której jesteś aktualnie, to ci się wydaje, że jest najgorsza. Jeżeli chodzi o ilość, o siłę, o strzału i tak dalej, o poziom zagrożenia, to tutaj jest to najpoważniejsze. Trupcikiem? I mi trudno było to sobie wcześniej wyobrazić. Ja jestem na Ukrainie od 2014 roku, różne rzeczy widziałem, a nigdy nie przypuszczałem, że razem z kolegami będziemy zakopywali człowieka za blokiem, bo nie ma możliwości wywiezienia zwłok cywili. Wydaje mi się, że przede wszystkim potrzeba mądrych dowódców. Takich dowódców, którzy będą dbali o swoich żołnierzy. Same osoby, które przyjeżdżają do Bachmutu, to widać tak naprawdę strach w oczach, bo wiedzą tak naprawdę, z czym się tutaj wiąże.
Rozmawialiśmy z przyjaciółmi z innej brygady, z którą wcześniej współpracowaliśmy, która tutaj przyjechała. Pierwszego dnia, kiedy oni przyjechali, weszli na pozycję, już byli pierwsi. Pierwsi, którzy polegli w boju. Б'ємося за кожний будинок, за кожну вулицю, за кожен двір, в тій змозі, який можемо. І тримаємо оборону. Дивись, ну, ми захищаємо своє рідне місто, українське місто, ми захищаємо українську землю. Ми не приходили до нікого, ніяку країну, і ми не хочемо нічого чужого у когось забирати. Ми не хочемо у Росії забирати її території. Нам вони не потрібні. Ми хочемо спокійно, мирно жити в нашій соборній, незалежній Україні, за яку там наші предки проливали кров. Історія Європи, вона говорить про те, що Європа, європейські нації воювали тисячами років один проти одного. Ну якось вони зараз живуть нормально в цивілізованому світі. І кордони, вони визначені. Так само і в нас визначений кордон з Російською Федерацією. І не ми прийшли на їхню землю. Chciałbym, żeby Ukraina obroniła Donbas. Jesteśmy w tym momencie przy punkcie krytycznym. Jesteśmy w tym momencie, ja bym to porównał trochę do nagiętej gałęzi. Albo pójdzie kontrofensywa i ta gałąź zostanie zluzowana, albo ona po prostu pęknie, bo już jest bliska tego. Już widać, że jednostki, bitne jednostki, które do tej pory radziły sobie na froncie, widać, że są już przetrzebione z doświadczonych żołnierzy, widać, że w tym momencie no już są wyeksploatowane. To wynika ze strat? Tak, to wynika ze strat. To wynika stąd, że materiał ludzki ma też swoje ograniczone możliwości. Jest! Wiesz, wola w narodzie jest i chłopcy naprawdę chcą, każdy chce, żeby ta wojna zakończyła się jak najszybciej. Ale bez, tak naprawdę, moim zdaniem, bez dużego, mocnego wsparcia, chociażby artylerii, to ten konflikt będzie się po prostu ciągnął w nieskończoność. Brakuje takiego mocnego akcentu, który pozwoliłby tak naprawdę przychylić szale na korzyść Ukrainy. Bo to wszystko ma swoje ograniczenie. Wytrzymałość chłopaków również. Potencjał osobowy. To wszystko ma swoje ograniczenia. Jeżeli nie będzie odpowiedniej siły, to zmęczenie będzie następowało. I nie przyczyni się do niczego dobrego. Ну, звичайно, що їхня задача, ну, першочергово стоїть окупувати Донецьку область нашу, тому що Луганська вже майже вся окупована. Тобто ми розуміємо, що його стратегія вийти на кордон Донецької і Луганської областей. Звичайно ж, на тому він знову ж таки не зупиниться. Він буде йти на Дніпро, він буде марити Одесою і так далі. Тому що ну, це сильний, далекоглядний противник. І ми розуміємо його план. Тому не треба думати, коли там говорять, що та, що за стільки за той Донбас померло українців, та давайте, хлопчики, треба вам жернутися. Не буде такого. Ворог, доки ми його не розіб'ємо, він не зупиниться. І ми це всім пояснюємо. Плюс, плюс. Ukraina walczy bardzo mężnie, ukraińscy żołnierze odpierają ataki, Rosjanie przy tym się wykrwawiają, no ale widząc po kawałkach Ukrainy powolutku odcinanych na rzecz Federacji Rosyjskiej, widać, że to nie idzie w dobrą stronę. Pozostaje mieć nadzieję w tej kontrofensywie, która ma ruszyć i ma przesunąć granicę, front w stronę granicy sprzed eskalacji. Я з певністю вам скажу, що ми звільнимо всі наші території. Питання просто часу. Хлопці готуються, на багатьох ділянках готуються, бригади комплектуються. І мене дуже вражає, тому що спілкуємося з багатьма підрозділами, про те, що дійсно йде нормальна кваліфікована підготовка сержантського офіцерського складу. Це саме головне, що нам треба в Збройних силах, це налагодити реальну ланку навіть від командира відділення, тому що від нього багато що залежить. І коли він буде розуміти,
як йому правильно користуватися картами, пропивою, тою зброєю, яку йому дадуть, якщо він буде ефективно це застосовувати і бійців в боях, ми точно переможемо. Мільйон процентів ми переможемо. Тому однозначно на ваші відповіді відповідаю, що так ми звільнимося наші території. Są dobrymi profesjonalistami w tym, co robią. Widać, wiele z tej rzeczy nie domaga i to wymaga własnej inicjatywy, oddolnego działania. I tutaj widać, że chłopcy podchodzą bardzo, bardzo mocno i bardzo tak rozumnie do tematu. Tam, gdzie są jakieś białe plamy czy niedociągnięcia jakby wynikające z systemu czy sytuacji, chłopcy po prostu starają się łatać. Współpracują gdzieś pomiędzy ekipami, uzupełniają te braki. Dobra ekipa, dobrze. Tak, kreszka. O, tut. Tut. Zakruty. Widzisz? Czekaj. Je. Siadałem przed ciekawie nasz. Nigdy nie ma wystarczającej ilości medyków bojowych, czyli takich, którzy pracują w okopach. Z tego tytułu, że po pierwsze trzeba być naprawdę bardzo mocno odpornym psychicznie i fizycznie, by w takich warunkach permanentnego zagrożenia życia jeszcze być w stanie pomagać komuś innemu. Poza tym nawet jeżeli w tych pododdziałach bojowych medycy są, no to oni giną, bo są ranni tak samo jak ich koledzy w pododdziałach, więc tak naprawdę ilość bojowych medyków tutaj zawsze nie jest adekwatna do potrzeb. Kupol, ja dyrektor, słuchaj. Planujesz jeszcze wracać? Tak, ale na chwilkę po tym przyjeździe muszę się zająć życiem, prywatnymi rzeczami. Tak, ja kiedy zacząłem jeździć tutaj na Ukrainę, po tym jak zdecydowałem, żeby rzucić pracę i mocniej się zaangażować tutaj, dałem sobie rok na działanie i ten rok minął miesiąc temu, troszkę przedłużyłem. Nie chciałem jeszcze raz tutaj przyjechać, szczególnie po doświadczeniach w Soledarze, ale no jakby to życie bije mocno do drzwi i trzeba, będę wracał właśnie do pracy, muszę pewne rzeczy sobie poukładać, zająć się na chwilkę życiem i w wolnej chwili będę tutaj przyjeżdżał. Ta bezwzględność walk miejskich sprawia, że dla mnie był to najtrudniejszy wyjazd. Myśl o czymś dobrym. Trudno, żeby tego typu doświadczenie cię nie zmieniło. Na pewno inaczej się patrzy na pewne rzeczy. A z drugiej strony nie. Cały czas, kiedy słyszysz historię, jak te o Wagnerowcach, którzy zabijają cywilów, czy inne historie, jak te materiały, które Ruscy opublikowali, kiedy odcinają chłopakowi głowę, no to zaogniają, no to budzi się złość. Ale też poznałem dużo fajnych ludzi, którzy jakby, nie wiem, dają chyba tak naprawdę wiarę, że życie w tym wszystkim tak naprawdę w tej konfrontacji wygrywa, powinno gdzieś walczyć o siebie. I gorąco liczę na to, że tak, że w tej konfrontacji życia ze śmiercią to życie wygra. Jak pod Kandegarem? Co? Podarycie rozumiesz? Розуміти, що у нас є єдина мета, то є наше майбутнє, наша вільна Україна. Тоді ми переможемо, і тоді Україна буде мати шанс на майбутнє, тому що ми воюємо за наше майбутнє, для того, щоб Україна стала одною з передових країн і частин Європи. Показати Європі, що своє треба захищати і за своє треба воювати і битися. Показати тому тій східній орді, ну, що вона просто обламає зуби. Європа вже надихається українцями,
світ надихається українцями і їхньою волею. Тому що я точно знаю, що в перші місяці, перші тижні війни нас списали, нас не вірили. Так. Ніхто не вірив в те, що ця країна вистоїть, і та країна, так, це правда. І ця країна реально вийде даже на ту межу лінії фронту, в якій зараз він є. Угу. Ніхто не вірив, нас списали. І коли вони побачили, що ми можемо тою самою зброєю воювати проти них і перемагати точково. Я дякую західним партнерам, які почали нам постачати зброю для того, щоб ми далі відвоювали нашу територію. І коли говорять про те, що ми боїмося давати їм там атакамс чи інші, да, тому що вони будуть бити там, наступати на Росію, ми не будемо. Нам не треба територія Російської Федерації, вони нам не потрібні. Ми хочемо звільнити наш окупований Донбас, Запорізьку область, Херсонську область і Крим. На тому ми зупинимося. Я точно знаю, що ми не здамося ніколи. Навіть якщо буде далі окупація України, Україна буде воювати до останнього українця. Це 100%. Вчора дostałem informację od mojego kolegi, od jego dowództwa z sił specjalnych operacji, od specjalistów ukraińskich. Wcześniejsza grupa, którą zabezpieczaliśmy, chłopaki powiedzieli, że nigdy nie widzieli takich szaleńców jak my i że byliśmy ich aniołami. Wiesz, dla takich opinii warto tu przyjeżdżać i warto po prostu chłopakom pomagać. Jeśli podobało się Państwu to wideo, to proszę o polajkowanie, zasubskrybowanie mojego kanału. Można mnie także wesprzeć za pomocą portalu patronite.pl.